choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych. Pierwsza polska konstytucja była pisana i uchwalana w czasach trudnych w historii naszej państwowości. Rzeczpospolita stała nad przepaścią. Była rozkładana przez naszych sąsiadów i targana wewnętrznymi konfliktami panującymi wśród uprzywilejowanej szlachty. Jej twórcom przyświecał jeden cel – dobro kraju i całego społeczeństwa. Nie możemy pozwolić, by pycha, arogancja i buta, czy też partykularny interes partii bądź grupy politycznej zaprzepaściły naszą szansę na rozwój znaczące godne miejsce w Europie i na świecie. Jak długo Wisła wody na Bałtyk będzie słać, jak długo polskie krody nad Wisłą będą... Dzisiejsze święto niejako koncentruje nas na jeszcze jednym bardzo istotnym zagadnieniu. Na szacunku do obecnie obowiązującego prawa i przestrzeganiu jego postanowień. Nie zbudujemy silnego państwa bez respektu dla wartości zapisanych w obecnie obowiązującej konstytucji. To jest szczególnie ważne w przeddzień wyborów, zarówno tych europejskich, jak i do polskich Sejmu i Senatu. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków, niezależnie od poglądów i preferencji politycznych. Wznieś się, orle biały, Boże, spraw ten znak. Zwycięstwo polskiej sławy ogląda... Czuję ogromną radość, gdy widzę Państwa obecnych tutaj, na Pelpińskim Placu Wolności. Wasza obecność dowodzi, że naszej wspólnocie samorządowej nie jest obojętna pamięć o wielkiej chwale Konstytucji 3 maja. Znieśmy się ponad podziały i własne interesy i solidarnie jako Pelpinianie, Polacy i Europejczycy deklarujmy. Wiwat Polska, wiwat naród, wiwat wszystkie Stany. Orzeł biały, zwycięży Polski.